już wróciłem. Teraz tak, Valdesa już wystawiłem za fajną sumę, taką sumę, w której mi się zwróci za te mega paczki za 100 kafli, razy 2. I teraz tak, to będzie już osobny opening pack, dlatego ponownie się tu z wami witam. No, miało być na milion końców, 7,5 kafli, ale będzie mniej, bo z tego względu, iż no, chciałem je otworzyć po prostu i tyle. Zacznę otwieranie paczek, mnie tych końców nie jest szkoda, a szczerze mówiąc, jeżeli pootwieram trochę tych paczek, to mi się może coś trafić i zwrócić wręcz. Więc dzisiaj się bawimy bardziej w taki Ultimate Coins Team. O, dobra, znowu ten kondon mi się trafił. Co za luj zarąbany. Dobra, tylko zbieramy kontrakty. Bo kontrakty to najlepsza rzecz na świecie. O, kondycja. Plus 5 tułów. Nie widziałem tej karty jeszcze, szczerze mówiąc. No i reszta Quicksell, bo mam już wszystko pozajmowane w transferowej, więc przykro mi. Reszta no, na Quicksella musi iść brutalnie. Jedziemy z następną paczką. Jeżeli się okaże, że nic mi nie wypadnie w tych paczek, to ja po prostu oszaleję. O, proszę. O, Roberto Firmino. Jest jego toc. Szczerze mówiąc. Elias, dobra. A bierzemy te karty kontraktu, bo ja potem sprzedaję. No really, no to idzie na Quicksella, bo ja tego nie zbieram. Liga do Brazil. Dobra, wszystko chyba na Quicksella pójdzie, tak. Nie ma wyjścia. Dobra, dwie paczki już mamy za sobą za 7,5. Dzisiaj świętujemy przejście ligi 7 na 6, więc mam prawo, sprzedałem jakiegoś gówniorza czarnego, więc wydam te końsy na paczuszki. A wierzę, że mi się coś w końcu trafi. Proszę bardzo, końsy plus 1000. Bardzo miło. O, tego szukałem. Bardzo mało tych kart mi wyskakuje. Kartki kontraktu. Pięknie. No, jeszcze tego brakowało. No i reszta na Quicksell. Baju, baju. Trzy paczuszki już mamy za sobą. A dla mnie to jeszcze i tak jest mało, bo to jak zmarnuję całą kasę, to będzie normalnie coś nieprawdopodobnego. Dla mnie przynajmniej. I teraz otwieramy paczuszki po 7,5. O, luju. Co to za... O Jezu, matka cię tak wystrzygła, że ty tak okropnie wyglądasz, kurde. Przecież ja, przecież jakby cię Hitler i Stalin zobaczyli razem wzięci, to by cię nie poznali, już by ci łeb odstrzelili dawno. O Boże. Ale fajnie, mamy jeszcze stadion. To się cieszę w sumie. Co to za bydle? Fuj. Okropieństwo. Na Quicksella idziesz mi z tym fryzem. Dobra, jedziemy z następną paczuszką, już mamy piątą. Widzicie, czas szybko leci, mnie końców już ubywa. Ale ja świętuję dzisiaj, no świętuję zwycięstwo, więc muszę to O, myślałem, że z MLS, ale jakiś Australijczyk. Ciekawe ile warty jest, aż go sprawdzę. Aha, nie mogę go nawet już kurde sprawdzić, to już jest kapowo w sumie. A wyślę go, kurde, na... Wyślę go do klubu, bo że jestem ciekaw, ile on jest warty. Tak na przyszłość, bo wiecie, te błyszczące srebrne karty też są coś warte, no. No nie ma tak, że, kurde, są gówniaki, oni też są warci coś. Dobra, bierzemy to, podstawowy na Quicksell, dobra, wszystko na Quicksell. Jebut. No ja się tu cieszę po prostu, że mam tyle końców i mogę je wykorzystać na paczuszki. Na Neymara jeszcze będzie czas, mogłem dzisiaj kupić, ale szczerze mówiąc nie sprawiałoby mi to przyjemności. O, jakiś Totti. O, darmowa paczuszka złota, oczywiście bierzemy, później pootwieramy te darmówki, bardzo fajnie, tu jakiś Totti. A wezmę, przyjmę Włocha, za to, że jadłem tyle makaronów w tych Włoszech, to ja ich nie będę sprzedawał. Oczywiście ci, co nie są z Juventusu, bo jak są, to ja od razu na Quicksell. Jakiś angielski gówniarz.
kontrakciki oczywiście przyjmujemy. Takie są zawsze na propsie. A też weźmiemy co tam. Dobra, i reszta Quixel. Dobra, pięknie. No idzie jakoś to otwieranie paczek. Liczę na szczęście, że wcześniej czy później coś mi wypadnie tak mocnego, że mi to się zwróci porządnie. Teraz muszę liczyć tylko i wyłącznie na szczęście. Co tu mamy? Jakiś Rodriguez. O, koleś, plus 10 odgłówek. Przyjmujemy cię w skromne progi, mój ty brodaczu i wąsaczu. O, dupli... Klon Boruca i Tytonia, nie. No nic lepszego mi się po prostu nie mogą trafić. Nie no, po prostu to jest choroba, nie. Boże, taki żal. Taki żal. Nie. Kapowo wręcz. Ale mamy jakiś stadion, to bierzemy. Stadiony wszystkie biorę, bez wyjątku. Jebut, kontrakciki też bierzemy do siebie. Ale nie no, duplikat Boruca i Tytonia, nie no. To ja naprawdę mam szczęście do Polaków, ale do Neymara nie mam, czy Messiego, nie. Tam nie mam szczęścia, ale do Polaczków tak, kurde. I gdzie jest ta sprawiedliwość? Ale dla mnie to jest teraz zabawne, bo ja... A, myślę, że jestem z Realu Madryt, bo bym wziął, szczerze mówiąc. Dobra, wszystko Quixel. Polaki też musiały pójść, no współczuję im trochę. Ale no musiałem ich wydupić brutalnie. Dobra, kurde, ja będę 2 godziny te paczki otwierał normalnie. Ale powiem wam, to będzie dla mnie zabawne i przyjemne doświadczenie. A, Strutman, kurde. Już samo nazwisko mnie odstrasza. Dobra, ale bierzemy wszystko. O, fajnie, strzelec. Nie, strażnik, pomyliłem się. Strażnik i kręgosłup. Bierzemy. Takie rzeczy się przydadzą. Jebut, reszta Quixele. Zajebiście, otwieramy dalej paczuszki. Falcao strzelił ostatnio karnego, bardzo fajnego. Słyszałem podobno. Dobra. Coś ciekawego, co ciekawego? Nic, kuźwa. Taki pech, dobra. Ale bierzemy. Dobra, jestem, kolega do mnie zadzwonił. Jakiś Żyrianow. Rusek. Rusków mało mamy. Dobra, bierzemy. O! Tu widzę darmowa paczuszka z tego World Cupa. Ten World Cup to już powinien dawno zniknąć, szczerze mówiąc. Ale jeszcze nie zniknął. O! Ściana, fajnie, bardzo fajnie. Dla bramkarza. Liga Szkocka. No i żaden duplikat. Bardzo fajnie, miło. Ale reszta na Quixele idą. Następna paczuszka i jedziemy. No dzisiaj będzie paczek, a paczek no normalnie dzisiaj od wysrania. Dobra, dziękuję bardzo. O, jakiś Mat GD. On nie jest z MLS, szkoda. Myślałem, przez chwilę przynajmniej, tak przez chwilę myślałem, że on może być z MLS-u, ale nie z Everton, to BPL jak nic. Czuć nim, tym BPL-em. Gladiator, o, fajnie, kolejny pracownik, plus 15% do łapania, o, dla bramkarza, a to się przyda. Dobra, a teraz tak, reszta Quixele, zajebiście. I następna paczuszka, jedziemy z tym koksem, a co my tam? Mamy tyle końców, że normalnie se możemy pozwolić na to. I co tu mamy? O kurde, jakiś kolejny rusiek bramkarski. CSKA Moskwa. O kurde. Ale nie mogę zobaczyć, ile jest warty i to mnie boli. A szczerze mówiąc, takiego bramkarza może bym sprzedał. A wiecie co? Ri trochę jak Down, szczerze mówiąc. No bo trochę ma Ri jak Down. Ale ma niezłe staty, powiem wam szczerze. Chyba nawet lepsze od Neuera, bym powiedział momentami. Czekajcie, nie, ja go do klubu przyjmuję, bo on jest dużo warty. Ja go sprzedam dopiero po tym, jak mi się uda tamtych gałoniów posprzedawać. Tak czy inaczej, reszta tutaj idzie jeszcze do mnie i Quixele będą w pizdu. Dobra, dziękuję. Reszta Quixel. Pięknie, otwieramy następne. Bo możemy. Dzisiaj jest ten dzień, w którym po prostu możemy to wszystko wydać.
Szczęście się w końcu może trafić, to jest pewne. Dobra, Santa Cruz. O Jezu, ilu piłkarzy. Takie gówna trochę mi się trafiło tutaj. Ale kontrakciki oczywiście bierzemy, bo to są podstawy. Główeczki. Birthplace. A, gówniane są te. Chociaż to są te z Monako. O! To tam, gdzie gra ten. Falcao. A dobierzemy te koszuleczki. A te gówna to idą na sprzedaż, bo oni nie będą nic skwierczeć w klubie. Dobra. Następna paczuszka za 7,5. No dzisiaj tych paczek się naotwieram w cholerę. No ale będę miał przynajmniej kilka odcinków z opening packa. O, proszę, kurde, kolejny Polok. Krychowiak, jeszcze duplikat. No już trzech duplikatów polskich, nie. To jest skandal. To jest skandal po prostu jak nic. Teraz Cuevas. A kurde. A wezmę go, bo potem go mogę opylić za jakąś fajną cenę. O Boże, co za gnój z tego menedżera. Taki gnój, że aż bym go sprzedał, szczerze mówiąc. Chyba tak zrobię w sumie. Dobra. Tutaj kontrakciki. Dawać mi je. Wszystkie. Co do jednego. Refleks, jak miło. Ale nie no, Krychowiak, really. Nie no, większego wstydu mi nie mogłeś przynieść. Idziesz się pieprzyć, Krychowiak. Dobra, pięknie. Otwieramy. To jest chyba ten. Jak mu tam? Chyba to jest ten Honda albo Kagawa. Nie jestem pewny. Kimu w oko. I co tu mamy? Jakiś Dembele. Kurde, co to jest? Dembele. Nie znam gnoja. O kurde, ten piłkarz to by się sprzedał. A bierzemy go. Ja ich potem posprzedaję i powiem wam szczerze, to mi się w sumie i tak będzie zwracało. Bo srebrne błyszczące są kurde warte trochę. I tu nie ma co lekceważyć tego za Chiny. A bierzemy te karty, bo one, wiecie, niekiedy się mogą przydać, niekiedy nie. Ten piłkarz. Aż bym go sprawdził tak z ciekawości potem. A na Quicksela idzie. Mam go w dupie. Dobra, następna paczuszka. Jebut. Badumc. Jubudubu. I co nam się trafi? Otwieramy paczuszki. O, Mkhitaryan, ale duplikat. A taki wał. Dobra. Jedziemy. Dawać mi tu wszystko, co macie. O, fajnie, jeszcze z MLS mamy kartę do menedżera. A się może kiedyś przydać. Przydać to weźmiemy. No i reszta duplikaty na sprzedaż. Dobra, i mija nam kres 800 tysięcy końców. Zaczynamy kolejną partię paczek otwierać. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Co teraz? Dos Santos. O, bydlaczek może trochę będzie warty. Kto go wie? O Jezu, co za koszulki. Okropieństwo. Dobra. Tego aż bym, kurde, tak z ciekawości na chwilę zostawił. Lewy pomocnik. Karżakow. Rusek, kurde. Znowu Rusek. No nie wiem, szlak mnie już trafia. Od tych Rusków. A wezmę go tak dla pewności. I go potem sprzedam. Bierzemy wszystko. Kurde, nasz klub się rozrośnie i to w pizdu. Ale przynajmniej będziemy gotowi na Ligę Szóstą. Bo będziemy mieli sporo kart i nie będziemy biedni. Znaczy z kasą będziemy biedni, owszem. Dobra. Ja myślałem, że ten Jęzora już wyciągnął. Tak wyglądał. Dobra. Reszta na Quicksela.